Dzień dobry Państwu. Chciałabym Państwu opowiedzieć o świadomej zgodzie pacjenta. Proszę Państwa, pacjent ma prawo zarówno do wyrażania, jak i odmowy zgody na udzielanie mu oczywiście określonych świadczeń zdrowotnych, w tym również na zmianę leczenia, po uzyskaniu informacji. Jakich informacji? Ano proszę Państwa, po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach leczniczych i diagnostycznych, dających się przewidzieć następstwach ich stosowania, ale także zaniechania stosowania tych metod, po to, żeby pacjent, jeśli wyraża sprzeciw wobec stosowania danej metody leczniczej bądź diagnostycznej, robił to w sposób świadomy. Proszę Państwa, zgoda pacjenta to po pierwsze świadoma zgoda, a po drugie to zgoda na świadczenie opieki zdrowotnej, czyli na co, proszę Państwa? Co jest w takim razie świadczeniem opieki zdrowotnej? Tu chciałam Państwu pokazać cały katalog świadczeń opieki zdrowotnej, jakie przysługują nam jako pacjentom z zakresu świadczeń właśnie gwarantowanych, wskazanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Proszę Państwa, proszę spojrzeć. Po pierwsze, to są świadczenia realizowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzdrowiskowego, zaopatrzenia w wyroby medyczne, ratownictwo medyczne, świadczenia wysokospecjalistyczne. To proszę Państwa też są leki i środki spożywcze, a także wyroby medyczne. To będą również proszę Państwa programy lekowe, które są określone w odrębnych przepisach. Ale również to będą leki, które nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium naszego kraju, ale są sprowadzane z zagranicy pod warunkiem, że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji. Proszę Państwa, to oznacza, że zgoda pacjenta tak naprawdę dotyczy każdego świadczenia opieki zdrowotnej. Nie tylko udzielanego w ramach publicznej opieki zdrowotnej, czyli tej finansowanej i współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale również w sytuacji, w której Państwo sami idziecie do podmiotu leczniczego, na przykład do stomatologa i tam stomatolog udziela Państwu świadczeń opieki zdrowotnej. Tam również potrzebna jest Państwa zgoda. Jaka i w jakiej formie, to Państwu opowiem w dalszym ciągu naszych spotkań. Natomiast teraz chciałabym się zająć kwestią świadomości zgody. Co to znaczy, żeby ta zgoda była świadoma? Otóż, proszę Państwa, chciałabym Państwu pokazać elementy świadomej zgody. Po pierwsze, pierwszym elementem świadomej zgody jest otrzymanie przez Państwa przystępnej informacji, przystępnej, czyli takiej, która będzie dla Państwa zrozumiała i wyczerpująca. Informacji o Państwa stanie zdrowia i rozpoznaniu. Następnie przystępnej informacji, czyli znowu wyczerpującej i zrozumiałej, o proponowanych i możliwych alternatywnych metodach diagnostycznych i leczniczych. Ale także przystępnej, czyli wyczerpującej i zrozumiałej informacji o dających się przewidzieć normalnych następstwach zastosowania bądź zaniechania tych metod diagnostycznych i leczniczych, a także o możliwych do przewidzenia wynikach leczenia i rokowaniu. Dopiero, proszę Państwa, katalog informacji, które w tej chwili wymieniłam, przekazane Państwu w sposób zrozumiały dla Państwa, będą czyniły zgodę wyrażoną przez Państwa zgodą świadomą. Każdorazowo, jeśli okaże się, że macie Państwo jakieś pytania związane z tym, co lekarz do Państwa mówi, macie Państwo prawo lekarzowi zadać te pytania, a lekarz ma obowiązek udzielić wyczerpującej i zrozumiałej odpowiedzi. A teraz chciałabym Państwu pokazać pewien przykład. A mianowicie, proszę Państwa, pacjentka została przyjęta na oddział wewnętrzny szpitala, wyraziła zgodę na pobyt w szpitalu, leczenie i zabiegi bez wskazania konkretnego zabiegu. Wyraziła taką ogólną zgodę na leczenie na izbie przyjęć. Badanie USG i tomografii komputerowej jamy brzusznej ujawniło zmiany nowotworowe lewej nerki. Wykonano pacjentce zabieg operacyjny, który polegał na usunięciu nerki, nadnercza i wycięciu 12 żebra, ponieważ był to jedyny możliwy sposób leczenia. Zabieg był operacją ratującą życie pacjentki i został przeprowadzony prawidłowo. Wprawdzie
po wykonaniu zabiegu pojawiło się powikłanie pooperacyjne w postaci nerwiaka. I ta komplikacja jest uznawana za normalne ryzyko takiego zabiegu. Natomiast pacjentka złożyła powództwo przeciwko lekarzowi i szpitalowi właśnie o błąd medyczny i działanie bez zgody pacjenta. Chciałam Państwu pokazać, jaką sąd podjął decyzję. Chciałam Państwu pokazać wyrok sądu. Otóż, proszę Państwa, w ocenie sądu brak było prawnie skutecznej zgody pacjentki na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. Ponieważ sąd, proszę Państwa, wskazał, że zgoda blankietowa, czyli taka zgoda udzielona na wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej, które będą w przyszłości udzielane, a właściwie mogą być, bo one są niepewne, bo dopóki stan pacjenta jest dynamiczny, w związku z tym przyjmując pacjenta do szpitala, możemy tylko wskazywać, lekarz może wskazywać, jakie będą możliwe do przeprowadzenia zabiegi i diagnostyka, a to jakie będą w rzeczywistości, to się zmienia w sposób dynamiczny i zależy od stanu pacjenta. Zatem, proszę Państwa, zgoda wyrażona taka ogólna absolutnie nie spełnia wymogu świadomej zgody. Zatem, proszę Państwa, sąd przyjął dalej, że mimo tego, że zabieg został wykonany prawidłowo, że był to zabieg ratujący zdrowie pacjentki, a najprawdopodobniej również i życie, to absolutnie nie można tolerować praktyki traktującej zgodę pacjenta jako niemający znaczenia wymóg biurokratyczny, który ma charakter wyłącznie blankietowy. I sąd wskazał, że bardzo istotna w tym przypadku jest taka funkcja prewencyjno-wychowawcza odpowiedzialności właśnie lekarza, i zdaniem sądu istotne było przyznanie pacjentce zadośćuczynienia za doznane krzywdy w postaci udzielenia świadczenia bez wyrażenia zgody. To, co bym chciała Państwu przekazać i prosić o to, żebyście Państwo zapamiętali, to jest to, że zgoda pacjenta absolutnie nie może być zgodą ogólną, wyrażoną z góry na cały proces leczenia. Nie może być zgodą blankietową, to musi być zgoda wyrażona na konkretne leczenie, konkretny zabieg, konkretną diagnostykę, o której Państwo zostaniecie odpowiednio poinformowani, w jaki sposób już mówiłam. Inny przypadek, proszę Państwa. Otóż to jest pacjent, który został przywieziony do szpitala, na miejscu zbadał pacjenta lekarz i w karcie wpisał, że pacjent będąc pod wpływem alkoholu upadł ze schodów i skarży się na ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. W rubryce rozpoznania lekarz wpisał uraz kręgosłupa, a w uwagach, że pacjent nie wyraził zgody na proponowaną hospitalizację. Z akt sprawy wynikało, że pacjent wprawdzie spożył alkohol, ale ta ilość alkoholu, którą spożył pacjent, nie wpływała na jego świadomość. Zatem mimo tego, że pacjent do upadku doszło pod wpływem alkoholu, to absolutnie świadomość pacjenta nie była zaburzona. Pacjent nie wyraził zgody na proponowaną hospitalizację, dalszą diagnostykę, w związku z tym został wypisany ze szpitala. Następnego dnia pacjent powrócił do szpitala, wyraził zgodę na hospitalizację i po poszerzonej diagnostyce przeprowadzono operację kręgosłupa. Co się stało, proszę Państwa? Otóż pacjent skierował powództwo przeciwko lekarzowi i szpitalowi, ponieważ doszedł do wniosku, że mimo wskazań do przeprowadzenia operacji nie została ona wykonana. Lekarz w toku postępowania wyjaśnił, że uprzedził pacjenta o konieczności diagnostyki, ale przede wszystkim również o konsekwencjach braku tej diagnostyki i braku operacji. Ten fakt odnotowano w dokumentacji medycznej. Sąd, proszę Państwa, wskazał, że w procesie leczenia wola pacjenta, czyli Państwa wola, wyznacza zakres i warunki ingerencji medycznej. Ponieważ to właśnie zgoda pacjenta staje się tym zasadniczym elementem, który umocowuje prawne działanie lekarza. Nawet w nauce prawa podkreśla się, co bywa czasem kontrowersyjnie odbierane, że prymat ma wola pacjenta na leczenie, a nie dążenie do ratowania życia w sytuacji, w której pacjent jest świadomy, rozumie, został prawidłowo poinformowany i może taką wolę wyrazić. Proszę Państwa, sąd również wskazał, że jednym z przejawów autonomii pacjenta i swobody dokonywanych przez nią wyboru jest prawo do decydowania o sobie samym. I w związku z tym, właśnie w tym przypadku absolutnie nie uznano winy lekarza i szpitala.
Inny przypadek, proszę Państwa. Inny przypadek dotyczy sytuacji, w której lekarz zaproponował pacjentowi stosowanie określonego leku, ale nie poinformował pacjenta o możliwościach stosowania innych leków. Ponieważ według wiedzy lekarza ten lek powodował zawroty głowy, a pacjent był zawodowym kierowcą. Niestety lek stosowany przez lekarza, ordynowany przez lekarza nie pomógł pacjentowi, nie został osiągnięty odpowiedni efekt terapeutyczny. Pacjent natomiast dowiedział się o możliwości stosowania innego leku i zarzucił lekarzowi, a także podmiotowi leczniczemu, że właśnie nie został właściwie poinformowany. Lekarz tłumaczył się tym, że ten inny lek, właściwy być może ze względu na rozpoznanie i skuteczniejszy, mógł spowodować zawroty głowy. Lekarz wiedział o tym, że pacjent jest zawodowym kierowcą i podjął taką decyzję w imieniu dobra pacjenta. Proszę Państwa, ta sprawa nie była przedmiotem postępowania sądowego, ponieważ tutaj rekomendowaliśmy podmiotowi leczniczemu zawarcie ugody. A teraz Państwu powiem dlaczego. Chciałam Państwu pokazać wyrok Sądu Najwyższego, który wskazuje, że po pierwsze, zgoda pacjenta musi być zgodą świadomą i aby mogła taka być, to lekarz powinien objaśnić pacjentowi ryzyko, jakie jest związane z leczeniem daną metodą, bądź zaniechaniem leczenia i poinformować go o wszelkich innych możliwych metodach leczenia, jeśli takie występują. I jeśli, proszę Państwa, nawet w opinii lekarza wybrany przez pacjenta sposób leczenia byłby dla pacjenta niekorzystny, to właśnie do pacjenta należy wybór formy i sposobu leczenia. Dlatego, proszę Państwa, żeby pacjent mógł podejmować świadomie decyzję, bardzo ważne jest to, żeby zgoda była zgodą objaśnioną, poinformowaną, czyli taką, w której pacjent świadomie akceptuje zrozumiałe przez siebie ryzyko dokonania zabiegu bądź leczenia i wyrażając zgodę, to jest bardzo ważne, przejmuje na siebie ryzyko, które wynika z normalnych następstw zaakceptowanej przez siebie metody leczniczej. Dlatego, proszę Państwa, zgoda pacjenta nie może być wyłącznie zgodą blankietową, nie może być wyłącznie biurokratycznym obowiązkiem. To jest czynność prawna, jedna z ważniejszych czynności prawnych i jedno z ważniejszych praw pacjenta. Proszę Państwa, no dobrze, ale czy są takie okoliczności, które będą uprawniały lekarza do udzielania Państwu świadczeń zdrowotnych bez Państwa zgody? Otóż, proszę Państwa, tak. Gdyby tak nie było, to lekarz ratownictwa medycznego nie mógłby udzielać pacjentowi pomocy. Otóż w sytuacji, w której pacjent znajduje się w stanie wymagającym niezwłocznej pomocy lekarskiej, właśnie ze względu na swój stan zdrowia, i ze względu na stan zdrowia bądź też wiek, nie może wyrazić zgody i nie ma absolutnie możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym bądź opiekunem faktycznym, bądź też to porozumienie rodziłoby negatywne w związku z potrzebnym czasem skutki dla pacjenta, to wówczas lekarz może podjąć decyzję o udzieleniu natychmiastowym świadczeń opieki zdrowotnej. Proszę Państwa, inny przypadek, bardzo znany przypadek Państwu pewnie z prasy. Otóż pacjentka została przyjęta na oddział ginekologiczno-położniczy szpitala w celu przeprowadzenia zabiegu cesarskiego cięcia, celem po prostu rozwiązania ciąży. Udzieliła zgody na zabieg i fakt ten odnotowano w dokumentacji medycznej. Zabieg został poprawnie przeprowadzony. Natomiast z wypisu szpitalnego pacjentka dowiedziała się, że podczas zabiegu cesarskiego cięcia, gdy znajdowała się w narkozie, lekarz dokonujący zabiegu dokonał również sterylizacji, przecinając jajowody. Sterylizacja, proszę Państwa, pacjentki bez uzyskania zgody byłaby możliwa wyłącznie w takim przypadku, gdyby życie i zdrowie pacjentki było bezpośrednio zagrożone w czasie zabiegu. Lekarz natomiast tłumaczył, że to była dziewiąta ciąża i przy następnym porodzie macica mogłaby pęknąć. To było bardzo znane postępowanie. Jak Państwo patrzycie na sygnatury akt, to postępowanie odbywało się przed sądem karnym. Proszę Państwa, pokazuję Państwu to postępowanie dlatego, żeby pokazać Państwu różnicę pomiędzy hipotetycznym zagrożeniem, które może kiedyś nastąpić, a zagrożeniem tu i teraz, Państwa życia i zdrowia, i taką różnicą, która spowodowałaby, że zwłoka w udzieleniu Państwu opieki medycznej
skutkowałoby negatywnie dla Państwa zdrowia i życia. Sąd, proszę Państwa, w tej omawianej sytuacji uznał, że poszerzenie pola operacyjnego, czyli dokonanie dodatkowego zabiegu, na który pacjentka nie wyraziła zgody, absolutnie nie spełniało przesłanek dopuszczalności działania bez zgody pacjenta. Sąd wskazał, że jeśli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie właśnie groziłoby niebezpieczeństwem utraty życia bądź ciężkim uszkodzeniem, to niewątpliwie należy uznać, że właśnie taka sytuacja legitymizuje działanie lekarza. Natomiast wówczas, kiedy byłoby to niebezpieczeństwo potencjalne, czyli takie, które się nie wydarzy w bardzo krótkim czasie po zakończeniu zabiegu, to wówczas nie uprawnia to poszerzenia pola operacyjnego bez Państwa zgody. Sąd dalej wskazał, że w takiej sytuacji, kiedy to następstwo jest hipotetyczne i może nastąpić, ale jednak nie następuje w krótkim czasie, wiadomo, że nie nastąpi w krótkim czasie, jest tylko hipotezą, to w tej sytuacji lekarz powinien zakończyć zabieg, ten, na który pacjent wyraził zgodę, a następnie zaplanować wspólnie z pacjentem kolejny zabieg i wówczas uzyskać zgodę pacjenta, uprzednio informując pacjenta o ryzyku. Opowiadam Państwu tą historię również dlatego, że bardzo często tak się zdarza, że po zabiegu operacyjnym pacjent się zastanawia, no dobra, no miałem operowany na przykład jakieś tam wskazanie operacyjne, to przy okazji można było jeszcze wyciąć na przykład guzek, który był obok. Nie, proszę Państwa, tego nie można robić przy okazji, dlatego że za każdym razem na każde świadczenie zdrowotne musicie Państwo w sposób absolutnie świadomy wyrazić zgodę, ponieważ to Państwo przejmujecie na siebie ryzyko takich normalnych powikłań leczenia, nie wynikających oczywiście z błędu lekarza. Zatem, proszę Państwa, podsumowując ten odcinek, chciałabym Państwu pokazać przesłanki świadomej zgody, czyli to jest zgoda, która jest wyrażona na bardzo konkretne świadczenie opieki zdrowotnej, po uzyskaniu wyczerpującej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia i rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach na zastosowanie bądź zaniechanie tych metod oraz rokowaniu. Dlatego, proszę Państwa, świadoma zgoda pacjenta to inaczej zgoda poinformowana. Dziękuję bardzo.